Monika Zamachowska, 47L. Poinformowała, że bierze udział w niecodziennym wydarzeniu. Ślub w czasach pandemii to faktycznie wyjątkowe doświadczenie. Monika Zamachowska zamieściła na Instagramie zdjęcie z przystanku tramwajowego w Warszawie. Oznajmiła, że wraz ze Zbyszkiem jadą do Krakowa na ślub przyjaciół. Dziennikarka przekonuje. Że uroczystości nie dało się przełożyć. Ale za to będzie to z pewnością wyjątkowe. Przeżycie. Reklama jedziemy do Krakowa na ślub przyjaciół. W urzędzie będziemy we czworo, młodzi. I my jesteśmy świadkami. Wesele w tym samym składzie w mieszkaniu. Terminu nie można było przełożyć. To będzie naprawdę ciekawe doświadczenie. Opiszę je wam za zgodą zainteresowanych, napisała Monika. Po przybyciu do Krakowa Zamachowska nagrała opustoszałe ulice tego pięknego miasta, co rzeczywiście jest zjawiskiem niespotykanym, bo w stolicy Małopolski zawsze roiło się od turystów. Potem wstawiła też zdjęcia z mieszkania pary młodej. Pokazała ślubne ozdoby wykonane z papieru toaletowego i kartonów. Zdecydowalibyście się na ślub podczas trwania pandemii.